W trakcie uroczystości obchodów Święta Policji wtargnęła grupa kibiców, która swoją obecnością zakłóciła przebieg uroczystości. Na plac apelowy został wprowadzony pluton alarmowy, który utworzył szyk porządkowy kordon zwarty policji. Grupa kibiców zbliża się do kordonu policyjnego, gdzie nagle jeden z kibiców atakuje kordon. Agresywnych sprawdzenie osób, również pod kątem posiadania broni niebezpiecznych przedmiotów. Wszyscy agresorzy oczywiście doładowani do pojazdu służbowego zostają odwiezieni do Komendy Miejskiej Policji Słupsk. Młoda para, zakochany, oczywiście udaje się z policjantami również do Komendy Miejskiej Policji. Mieli dzisiaj dużo szczęścia, stali zdrowi. Zostają odwiezieni radiowozem. Dziękujemy serdecznie, pokaz dla Państwa przygotowali ducha Kursu Podstawowego Szkoły Policji w Słupsku pod nadzorem wykładowców Zakładu Interwencji Policyjnej.